Siemanko widzowie, jak w każdy poniedziałek witam Was w mojej cotygodniowej serii LEGO Powrót do Przeszłości. Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę specjalnego, zestaw 1761 z 1995 roku. Moi drodzy, zobaczcie na tą instrukcję. Jest to oryginalna instrukcja z 1995 roku, a zestaw to taka różowo-biała motorówka z minifigurką przedstawiającą tej panią, która dzielnie na tej motorówce śmiga. Zestaw był naprawdę bardzo, bardzo mały. Jest to chyba jeden z najmniejszych zestawów, jakie posiadam. Zobaczcie na tą instrukcję, jaka ona jest malutka. No niestety pudełko nie zachowało się do dnia dzisiejszego. Bardzo tego żałuję. A sam zestaw jest w 100% kompletny. To są oryginalne klocki właśnie z 95. Czyli mają już 23 lata, a powiem Wam, że są praktycznie jak nowe. Tutaj wszystko idealnie pasuje, nie ma żadnych luzów. Te klocki po prostu wytrzymały taką próbę czasu. Sama instrukcja jest mega prosta. Minifigurkę możemy sobie tutaj wypiąć. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Możemy ją sobie jeszcze, o, zrobimy tak. I zobaczcie to, mimo że ma tutaj ten żółty kapok, to grafika jest nadrukowana z przodu, z tyłu już niestety nie ma, ale naprawdę robiło to w tamtych latach mega wrażenie. No i ten żółta kamizelka razem z główką, która no jak na tamte czasy naprawdę była niestandardowa, bo pewnie pamiętacie, że wtedy królowały takie zwykłe buźki. A tutaj no, mieliśmy coś innego, fajna fryzura. A konstrukcja samej łódki, no, przyzwoita, powiem tak. Bardzo mi się podoba tutaj taki prosty mechanizm podnoszonego silnika. Zobaczcie, on mógł się tutaj schować do łódki. Wszystko było mega przemyślane. Sam silnik też z fajnej części został wykonany. Kilka klocków i tak naprawdę możemy sobie stworzyć motorówkę. I powiem Wam, że jak na tamte czasy, to te różowe elementy były dosyć rzadkie. Ja pamiętam, że to były chyba jedyne różowe elementy w mojej kolekcji, tylko z tego zestawu. A dostałem go chyba też troszeczkę przypadkowo w prezencie. Ponad 20 lat temu już, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj się chowa. Możemy sobie tą motorówkę postawić. Zerknijmy jeszcze do instrukcji, czy tu coś ciekawego możemy znaleźć. Jedynie informacje, że zostało to wydrukowane w Danii. 95. Copyright LEGO Group. No i mamy taką alternatywną też łódkę zbudowaną. Oczywiście, tak jak wiecie, w tamtych czasach nie było instrukcji do tych alternatywnych modeli. Powiem tak, bardzo mi się podoba ta konstrukcja. Na pewno ją zostawię i być może połączę jedną z motorówek, które już widzieliście niedawno na moim kanale, a jeśli nie, to kliknijcie na unboxing właśnie tego zestawu z taką nowoczesną motorówką i porównacie sobie, jaką drogę przeszło LEGO. No powiem Wam, że to jest naprawdę prostota, tutaj jest minimum klocków, a cała konstrukcja no, spełnia swoje założenia, żeby to przedstawiało motoróweczkę. Ok, także na dzisiaj to by było tyle. Dajcie mi znać w komentarzu, jaki następny zestaw chcielibyście, abym dla Was zbudował z przeszłości lub z jakiej serii. Mam jeszcze troszeczkę tych starych zestawów, na pewno coś znajdziemy fajnego. Na dzisiaj by było na tyle. Dzięki, trzymajcie się, dajcie łapkę w górę i subujcie ten kanał.